zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina Teo z Łuczu. Dzisiaj jest z nami Grom. Widzimy się na, już właściwie po, streamie specjalnym z Seventh Continent. No i teraz parę słów o tej grze sobie powiemy. Teos, może zaczniesz standardowo? No, mi się podoba. Mi się podoba, bo to jest taka gra, która... Ja usłyszałem takie stwierdzenie od Groma notabene, kiedy ogrywaliśmy kiedyś na arenie maszynę Turinga. I ja myślę, że to stwierdzenie bardzo mocno pasuje do Seventh Continent również. Mianowicie to jest gra, która wjeżdża ci na ambicje. To jest gra, gdzie tak jak właśnie zakończyliśmy dzisiejszą partię, to mimo tego, że Grom miał kilka podejść do tych klątw i mniej więcej kojarzył ten układ wyspy i do, jak już zaczęliśmy tam podróżować, no to staraliśmy się cofać między lokacjami, żeby wrócić do tej lokacji początkowej. Natomiast i tak nie udało nam się zeksplorować tej wyspy we właściwy sposób, tak? No i znowu, nauczeni doświadczeniem, stwierdziliśmy, dobra, że wiemy, że tam jest taki przylądek, jeżeli chcemy tutaj odkryć te marki, tych fal takich, no to musimy jednak w tamtym kierunku iść i odkrywać, tak? Wiemy, że to spowoduje, że będzie duża walka, tak? Z dużym, agresywnym stworem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czy my, jeżeli siądziemy do Seventh Continentu za, powiedzmy, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące czasu, trzy miesiące czasu, czy my będziemy o tym pamiętać? No, kurczę, już tak niekoniecznie, nie? Pytanie przede wszystkim, bo to jest gra kooperacyjna, tak? I tutaj na pewno, ponieważ chłopaki znali tę grę wcześniej, ja bardzo chciałem też zagrać. Czy ja się czułem tutaj zdominowany syndromem lidera? Bo pewnie taki tutaj pomysł, taka wątpliwość mogłaby tutaj się wkraść. Nie do końca, w sensie na pewno było widać to w trakcie rozgrywki, że mniej więcej kojarzyli, co ewentualnie może się stać, gdzie ewentualnie można polować, gdzie warto iść i tak dalej. Natomiast czy czułem się jakoś tam totalnie zdominowany? Jasne, dałoby się zagrać z tą jedną osobą, dwoma osobami dodatkowymi, tak zupełnie wirtualnymi, tak? Natomiast no, ja wiedziałem, że też sobie gdzieś tam mogę zawsze wtrącać po prostu swoje trzy grosze nie czułem się właśnie jakoś tam mocno zakrzyczany, tak? Przez innych graczy, że tak naprawdę oni grają, a ja sobie siedzę przez 5 godzin i tylko asystuję przy tym stole, tak? Na pewno to, o czym powiedział Patel w trakcie tych rozmów na czacie, w trakcie rozgrywki, czyli gra, która wymaga i tak naprawdę też ona tworzy bardzo dużą immersję, tak? My tutaj mimo wszystko z każdą jedną kartą, którą odkrywamy, mamy jakąś dykteryjkę, mamy jakiś kawałek historii, tak? Mamy, coś się dzieje, tak? Tutaj cały czas jest przygoda, tak? To jest gra przygodowa taką pełną gębą, tak? I to jest taka przygoda w takim, jeżeli graliście na przykład w gry przygodówki takie stare, tak? Takie, wiecie, point and click and i po prostu łażenie po lokacjach i szukanie jakichś znajdziek, wrócenie się gdzieś tam, zrobienie, nie wiem, wytworzenie jakiegoś przedmiotu, gdzieś to akurat spasuje do tego i tak dalej, to ja myślę, że tutaj jest doskonały feeling właśnie takiej starej gry przygodowej, takiej po prostu komputerowej, gdzie mamy po prostu totalnie otwarty świat, mamy taką przygodę absolutnie sandboxową, bo okej, dobra, no mamy jakiś taki scenariusz, gdzie dostajemy klątwę i tak naprawdę ta klątwa, czy ona nas jakoś boli w trakcie gry? No niekoniecznie, tak? Ja jakoś tam nie czułem, że jestem zmuszony gdzieś pójść i coś zrobić, tak? Jasne, okej, dobra, dostaliśmy kartę wskazówki, ale tak naprawdę w którą stronę my sobie pójdziemy i w jaki sposób będziemy grać? Tak naprawdę, no, macie, grajcie, nie? Na tym ta gra polega, że zostawia nam tutaj absolutnie pełną swobodę, gdzie pójdziemy i co zrobimy. I czy my będziemy próbowali po prostu faktycznie gdzieś
gdzieś walczyć, gdzieś coś zauważymy, gdzieś coś nas zaciekawi. Masa jakichś takich tropów, które, no pytanie właśnie, czy one są słuszne, tak? Czy to nie jest tak, że my się po prostu zafiksujemy na jakimś tropie i gdzieś coś zauważymy, ej, chodźmy tam, tam będzie fajnie, nie? Ale to zupełnie jak gdyby nie ma powiązania z tym, co my teoretycznie powinniśmy zrobić jako taki główny quest. I to powoduje, że z jednej strony mamy takie poczucie właśnie absolutnie swobodnej eksploracji, a z drugiej strony po tylu godzinach grania mamy też takie poczucie, to ja tak naprawdę dalej nie wiem, co my tak naprawdę mieliśmy robić w tej grze, nie? Może się tak zdarzyć. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce grać w Seventh Continent, to przede wszystkim jasne, że może grać z różnymi osobami, może odpalać tę grę w różnych ekipach. I ponieważ tutaj prostota tej rozgrywki, niski próg wejścia, bo tutaj naprawdę no, z zasad ogólnych, no nie ma ich zbyt wiele, tak? Natomiast my tej mechaniki jesteśmy w stanie się gdzieś tam po prostu uczyć w trakcie gry, no bo to tylko i wyłącznie polega po prostu na mieleniu kart, tak? I ewentualnie tutaj poziom naszego doświadczenia powie, czy opłaca się wykonywać jakąś akcję, czy niekoniecznie. Czy jeżeli będziemy polować, no to w tym momencie będziemy sobie te karty zrzucać, no ale w sytuacji, kiedy mamy już zapchane powiedzmy nasze ekwipunki, no to czy zostawić taką kartę, czy zostawić taką kartę, a może ta będzie lepsza sytuacyjnie, a może coś tam, a tej na przykład przez długi czas jeszcze nie będziemy w stanie w ogóle wytworzyć, bo na przykład nie mamy w ogóle tam tych ikonek, tak? Albo inaczej. Będziemy mogli ją wytworzyć, ale odbędzie się to dużo większym kosztem, tak? Czy ona teraz będzie potrzebna, czy przyda się w przyszłości? Więc tutaj na pewno to doświadczenie tego obcowania z grą gdzieś pomaga, ale czy jest jakieś takie mocno dominujące? No niekoniecznie, tak? Właśnie dlatego, że możemy się po prostu na czymś zafiksować i coś po prostu przeoczyć, nie? Kwestia tych znajdziek, które pojawiają się jako właśnie te dodatkowe numerki na lokacjach i odpalają coś dodatkowego, no kurczę, to jest mega, nie? To jest właśnie feeling tej takiej starej gry, przygodówki, gdzie faktycznie, no jak gdzieś tam nie najadę na ten odpowiedni piksel myszką, to ona mi się nie podświetli, nie? I nie, to jest po prostu super. Jasne, że to trochę tworzy właśnie konieczność tego, że my chcemy wchodzić w tę grę, tak? Że my chcemy wejść w tą immersję, że my chcemy się po prostu tutaj każdą jedną tą lokacją, która nam wychodzi, jarać się, tak? Bo no właśnie to tak samo jak gdzieś tam wspomniałem sobie z gronem na pozaanteniu, my eksplorowaliśmy tę mapę i zeksplorowaliśmy ją tak naprawdę 3 razy dzisiaj, no bo akurat tak wychodziły karty, że po pierwszym takim no drobnym powiedzmy failu, tak, gdzie no, czy spodziewaliśmy się, że faktycznie zresetuje nam całą mapę? No nie. Tam oblałeś test, czy no nie, to nie, byłem zmuszony po prostu to zrobić, nie, po prostu no odpaliłem kartę jak każdą inną i ona mi powiedziała, wiecie co, nie, nara, nie ma was, jesteście na drugim końcu kontynentu, nie? Pytanie, czy byliśmy na drugim końcu kontynentu? No czy nie byliśmy na przykład 2 lokacje od tego, żeby jednak wrócić do jakiegoś punktu początkowego, nie? Nie wiemy, nie? I potem właśnie trochę błądziliśmy, żeby z powrotem znaleźć się w tej naszej dżungli początkowej, tak? No i właśnie, czy słusznie, że się zafiksowaliśmy, że musimy wrócić do tej dżungli, skoro zaczęliśmy eksplorować ścieżkę, którą chcieliśmy eksplorować, bo tak sobie założyliśmy na samym początku, bo mieliśmy taką kartę podpowiedzi, czy to było słuszne? A może właśnie powinniśmy przejść trochę w drugą stronę i spróbować wejść tam od innej strony, tak? To już są dywagacje, no właśnie, bo wiesz. No właśnie. W pierwszym podejściu, gdybyśmy tam doszli do tego miejsca i dostali pierwszego offeringa tego Guardiansa, no to wtedy poszlibyśmy eksplorować tak w drugą stronę, nie?
No, no właśnie, więc to no, było gdyby, i właśnie, nie? i czy poszlibyśmy eksplorować w drugą stronę, to poszlibyśmy, przeszlibyśmy przez ten most, czy przy okazji właśnie poszlibyśmy na ten lodowiec, tylko tam zerknąć i tak byśmy wpadli do tej wody i wywaliłoby nas po prostu gdzieś mostem tam. Mostem chyba jest taka figura godla. No właśnie, kojarzy, no właśnie. Jak graliśmy wtedy, to chyba nawet doszliśmy do figury krokodyla, no. Może tam był. No i teraz pytanie, no i czy ten krokodyl jest w ogóle potrzebny w naszym scenariuszu, czy nie jest potrzebny w naszym scenariuszu, tak? Więc jasne, poznawając tę grę, można się bardzo łatwo po prostu zafiksować, tak? I jasne, mamy poczucie tego, że no to co, ja popełniłem błąd, czy ta... Gra mi dała złą wskazówkę, czy właśnie, no nie wiemy tego, tak? Nie wiemy tego, więc znowu musimy się umówić, spędzić po prostu cały dzień na tym, żeby pykać w Seventh Continent. Totalnie rozumiem autorów, którzy mówią, że ta sesja powinna trwać 2-3 godziny i tyle i już, bo dzisiaj graliśmy przez 5 godzin. I okej, okay, dobra, też czytaliśmy wszystko dokładnie i tak dalej, też tłumaczyliśmy trochę symultanicznie. Natomiast to jest mimo wszystko męczące, tak? Ja czuję, że powinniśmy zrobić przerwę nie taką 10 minut na fajkę w trakcie dzisiejszego streama, tylko powinniśmy zrobić taką półtora godzinną przerwę, żeby zrobić po prostu obiad, tak? I chyba tego mi też trochę brakuje. Natomiast co do kwestii mechanicznych, no one są totalnie proste i to powoduje, że ta gra jest przez to bardzo mocno dynamiczna, tak? My faktycznie możemy latać z lokacji do lokacji i faktycznie jest przygoda, przygoda, przygoda i nie skupiamy się za bardzo na tym, że a, bo czekaj, bo ja teraz muszę przejść tutaj i to nas będzie bardzo mocno bolało w ogóle samo przejście i tak dalej. Nie, jak już zaczynamy eksplorować, to cały ten świat jest dla nas dostępny i faktycznie możemy biegać z jednego końca mapy na drugi i to jest akurat bardzo w porządku i powoduje, że właśnie nie mamy takiego poczucia, że gdzieś jesteśmy i dotarliśmy tam takim wysiłkiem, że powrót stamtąd byłby takim samym wysiłkiem, tak? Bo to by trochę powodowało, że trochę bardziej ważylibyśmy, czy nam się chce gdzieś to iść, albo nie chce nam się gdzieś iść, tak? A ponieważ to jest takie łatwe, żeby... No to przewiniemy jeszcze, nie? Pójdziemy jeszcze jeden kafelek dalej i jeszcze kafelek dalej i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, nie? To przecież, no, kurczę, przecież odkrycie tej karty to jest zero, nie? No to czemu, nie? No to odkryjmy, nie? A to, że tam jest jakieś tam wydarzenie, no to już się dzieje fajnie. My chcemy eksplorować i ta gra nas do tego po prostu zaprasza. Właśnie, bo tutaj nie dokończyłem tego wątku. Właśnie, zeksplorowaliśmy tyle, zrestowaliśmy mapę 3 razy, a i tak były, może nie wiem, ze 2-3 karty, które faktycznie się powtórzyły, nie? Tam z tymi mrówkami na przykład i coś tam. Tych kart jest tyle, ich jest multum, że no, jeżeli przez 5 godzin gry powtórzyły się 2, a rozłożyliśmy tych kart na stole 2 razy nasz stół dzisiaj, tak? No to wow, no to super, nie? A i tak kręciliśmy się w ramach po prostu jednej lokacji, nie? Więc okej, okay, fajnie, że możemy... wiemy, jaki teren będzie następny, ale odkrycie tego terenu to jest zupełnie inny event, nie? Który nigdy nie zadziała po prostu tak samo. I to powoduje, że ta gra przez to jest turbo regrywalna. Bo nawet znając mapę i wiedząc, że ja muszę, przechodząc dany scenariusz, tak, pójść najpierw z punktu A do punktu B, zeksplorować C, potem zrobić D, a potem wrócić do E, a dopiero potem wrócić do A i hej, wygrywamy i zajmuje to powiedzmy 10 albo 12 godzin gry. To jest fajne, ale ta gra za każdym razem powie nam coś innego, co się dzieje po drodze. I to jest po prostu mega, tak? Nie jesteśmy w stanie, nawet zapamiętując układ mapy, wiedzieć, że te eventy będą po drodze takie same. No to jest po prostu miazga. Szapoba tak naprawdę dla autorów, którzy stworzyli taką grę. To po prostu naprawdę łeb jak sklep, ilość zależności i tak naprawdę odkrywając tyle lokacji, odkrywając tyle kart, i tak trochę w kontrze, bo mieliśmy taki drobny zgrzyt,
jak ogrywaliśmy Kart Awenturę przy okazji takiego streamu bardziej interaktywnego z widzami. Jeśli nie pamiętacie, jeśli nas oglądacie tak po prostu z doskoku na YouTubie, mieliśmy też taką grę paragrafową od wydawnictwa Muduko, które bardzo serdecznie też pozdrawiamy, i po prostu ogrywaliśmy razem z widzami, widzowie nam na czacie pisali, w którą stronę iść, tam stricte po prostu lokacje działają też w podobny sposób, że budujemy jakąś tam mapę, odkrywamy historię i tak dalej, i tak dalej, i mieliśmy tam zastrzeżenie, że w pewnym momencie te karty nam zaczęły mówić trochę sprzeczne rzeczy, tak? Gdzieś tam ta końcówka była taka, że coś tam po prostu zgrzytało. Tutaj odkryliśmy tych kart multum i nie mieliśmy tak naprawdę jakiegoś takiego zgrzytu, że jedna karta nam mówi coś, a druga nam karta mówi coś zupełnie innego, nie? Wszystko było tutaj po prostu totalnie jasne. Czy zdarzy się jakiś taki myk w trakcie tych wszystkich scenariuszy, że gdzieś się pojawi błąd? Nie wiemy tego, natomiast na ten moment no, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, że te karty, znaczy karty, gra jest po prostu zrobiona dobrze, tak? Że tutaj faktycznie nie ma żadnego zgrzytu, tak? Okej, okay. Natomiast to, co trzeba powiedzieć o Seventh Continent, to jest kwestia przede wszystkim zależności językowej. Mamy tekstu na kartach bardzo dużo. Mamy ten tekst, który nie jest takim, wiecie, prostym, takim angielskim, takim językiem, powiedzmy, nawet tym takim technicznym, planszówkowym, tak? Gdzie pojawiają się pewne frazy, pewne wyrażenia, które są charakterystyczne, tak? Nie wiem, draw a card, tak? Nie wiem, take an action i tak dalej, i tak dalej. Tylko faktycznie mamy po prostu fabułę, mamy historię. I ta fabuła też jest napisana w sposób taki bogaty, taki bogaty, tak? Te opisy są naprawdę kwieciste, gdzie no, nawet my operując jakby językiem angielskim w miarę swobodnie, tak? Nie znamy wszystkich tych słów i po prostu odpalaliśmy sobie tam tłumacza na telefonie i sprawdzaliśmy po prostu na bieżąco w słowniku jakieś takie pojedyncze słowa, bo też byliśmy ciekawi, czy na pewno dobrze to rozumiemy. Tak, jasne, z kontekstu możemy się, powiedzmy, domyślać pewnych rzeczy, ale czy faktycznie no, jesteśmy w stanie to przeczytać i słowo w słowo wszystko tłumaczyć? No już tak nie zupełnie, nie? Także ta fabuła jest naprawdę mega, mega, mega fajna. I tutaj jest tak naprawdę trochę problem Seventh Continentu z tą zależnością językową, no bo ta gra ukazała się wyłącznie w języku angielskim i wyłącznie w języku francuskim. Nie ma żadnych innych wersji językowych Seventh Continentu. I okej, okay, dobra, no język angielski jest językiem no, globalnym, tak? Natomiast jest na pewno duże grono graczy, którzy nie władają językiem angielskim na tyle biegle, żeby móc po prostu siąść i zagrać w tę grę, tak? I tutaj jest akurat gdzieś tam duży minus. Inna kwestia, to jest kwestia no, być może też trochę związana z tym rozbudowaniem tej gry. Jest dosyć droga, tak? Grom za cały ten zestaw dałeś ile? 1500, no, tak? Tylko to było parę lat temu jeszcze, nie? 1500 tak. Było więcej warte. Znaczy tam powiedzmy szczerze, no, czysta te koszulki kosztowały. No ja podsłałem Gromowi ofertę na podstawkę i tam były chyba 3 dodatki za 730 i na lepiej lokalnie widziałem. No to jest super cena. To jest super. Ale to jest, wiecie, to jest wersja z linem z tym skórzanym tym, tam pseudoskórzanym, tam tymi bajerkami, których nie ma. No nie było to tanie, tak. Więc no pierwsze, trzeba się po prostu wykosztować. Ta gra na pewno oddaje, nie? Ale to jest gra, gdzie no po prostu okej, okay, kupujemy ją i w zasadzie gramy no tylko w to, nie? I przechodzimy ją w, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące faktycznie takiej gry regularnej, tak? Co kilka dni, tak? Bo nie wyobrażam sobie, jak w inny sposób po prostu przejść te wszystkie scenariusze. No... Tak jeszcze uzupełniając, bo ja wchodziłem na stronę wydawcy oryginalnego, czyli Sirius Pulp. Oni tam mają ofertę chyba na podstawkę za 6 dych. Znaczy no w dolarach jakby, nie? Ale za 60 dolarów, tak? No? Czyli to jest 3 stówy, a w podstawce jest ile tych scenariuszy? 4 scenariusze. No to i tak masz masę gry. No to i tak jest masa gry.
Natomiast to jest też taka trochę właśnie masa gry takiej samej, tak? Że my wiemy, że chcemy ją eksplorować i chcemy ją po prostu przechodzić, nie? Jeżeli my po prostu szukamy takiej rozrywki zupełnie w innym temacie, takiej, no to nie jest tak do końca gra planszowa. To jest bardziej gra przygodowa moim zdaniem niż gra planszowa, nie? Więc tutaj, no to nie jest też takie Amerii, takie, że łazimy gdzieś sobie, rozwijamy sobie swoją postać, rzucimy kostką, wykonamy jakiś test i tak dalej. Tylko mamy tutaj zupełnie, zupełnie inne podejście do tej gry. I faktycznie ja na pewno będę polecał Seventh Continent, jeżeli chodzi o takie taki sandbox, tak? Natomiast na pewno osoba, która chciałaby w to grać, musi wiedzieć, na co się pisze, nie? Po prostu, tak. Bo jeżeli po godzinie czasu stwierdzi, że no jednak mu nie pasuje taka forma rozrywki, no to no co, no wtopi 300 czy tam 400, tak? Mhm. Bo kupi od razu pełną grę? No niekoniecznie, nie? No Patel, bo tutaj jest pytanie, w samą podstawkę ile pogramy? W podstawce są 4 klątwy, a jedna klątwa to są godziny, tak? Gry. No tak, ta pierwsza zalecona klątwa, tak czytałem, ludzie średnio przychodzą w 18 godzin, tak? No. Ci to przychodzą. No. Więc tam jest masa kontentu, masa jakby tego, co tam się znajduje w środku i wydaje mi się, że sama podstawka już jest w stanie zagwarantować bardzo fajne odczucia, tak? Fajny mechanizm. Tak, tylko że tutaj cały czas, jeżeli chodzi o swoją mechanikę, dobra, ona jest prosta, ale możemy mieć, wydaje mi się, po iluś tam godzinach spędzonych tutaj, że jednak cały czas robimy to samo, nie? Że to, czy robimy to okiem, czy robimy to lupką, czy robimy to healem, czy robimy to walką, czy robimy to mieczem, czy robimy to siłą i tak dalej, to działa dokładnie tak samo. Ja muszę mieć po prostu trochę odpowiednią ikonkę oczywiście na moich kartach, żeby ewentualnie dostać jakiś bonus, tak? Ale to i tak sprowadza się do tego samego, czyli po prostu wzięcia kilku kart z kart akcji i po prostu sprawdzenia, czy są tam gwiazdki, czy nie ma tam gwiazdek, nie? Więc niezależnie od tego, czy właśnie wykonuję ten test na heala, czy wykonuję ten test na szukanie, czy wykonuję ten test na climba i tak dalej, nie? Więc tutaj akurat może to być po prostu nużące, nie? Na dłuższą metę, gdzie no nie wydaje mi się, żeby ta gra nas przy kolejnej partii zaskoczyła czymś naprawdę takim wystrzałowym mechanicznie, nie? To i tak będzie się sprowadzało do tego, że po prostu przełożymy kartę z kubki A na kubkę B, a przy okazji sprawdzimy, ile mamy gwiazdek, nie? Więc to też jakiś taki drobny zarzut. I to, co na pewno mnie bardzo mocno ubiera w tej grze, która jest tak fajnie zrobiona, przekminiona, która ma no w ogóle te treje, tak, na karty. Są super przekminione po prostu, tak? Grube tekturowe przekładki, gdzie faktycznie no, trzymamy w tym porządek i jest to trochę mimo wszystko upierdliwe, jak musimy całą mapę po prostu zebrać do kupy i wszystkie te lokacje powkładać po prostu w odpowiednie miejsca. No bo jak tego nie zrobimy, no to szukanie tego, zapomnijcie, nie? Tak. Trzeba po prostu cały czas na bieżąco trzymać w tym porządek, więc tutaj siłą rzeczy ta gra wymaga trochę tego czasu na obsługę, nie? Żeby jednak no, znaleźć i tak dalej. Tutaj ona pomaga jak może, ale to i tak nie są jakieś takie naprawdę idealne rozwiązania. Natomiast nie podobają mi się tutaj figurki. Kurczę, no nie, no one są takie maciułupkie. Nie, no moim zdaniem, gdyby były tutaj normalne fiksy, normalne duże, tak? Standardowe figurki po prostu jak do planszówek. One tam mają chyba, nie 35, wiem, tam 35 mm, jeśli chodzi o średnicę właśnie podstawki, tak? I byłyby no praktycznie dwa razy większe, to na pewno lepiej by się po prostu obcowało z tą grą tak o, po prostu. A nawet przy 4 graczach, którzy biorą udział w grze jako ten maksymalny skład osobowy, to nawet nagromadzenie tych 4 graczy po prostu na jednej lokacji nie powodowałoby moim zdaniem, że ta gra by była jakoś tam bardzo mocno nieczytelna, nie? Więc tutaj akurat
taki mój. No z trzeciej strony masz storage, zarzut, tak? One wchodzą do takiego małego skrytka, który wchodzi do tego boksa, więc nie masz też dużo większej przestrzeni. Nie wiem, czy to jest jakiś ten. W tej takiej podstawowej wersji, nie wiem, czy retailowej, czy nie KS-owej, są standisy, nie? Zresztą ty masz też te takie miejsca na standisy, nie? No to ja nie wiem, czy jeżeli byłyby standisy i one byłyby większe po prostu, jakieś takie standardowe, to wydaje mi się, że może i nawet lepiej by mi się obcowało niż z takimi maciupkimi kłodkami, nie? Wtedy, wtedy wielkiego robaka, to robi wrażenie, robak wielki zjedzę. No tak, no. No i wtedy pytanie właśnie, czy robić tego robaka większego, czy robić robaka też w formie większego standisu, tak? Na przykład, nie? Więc tutaj takie takie właśnie moje zastrzeżenia, tak? Dobra, ci robak zje, no. Widać, że się... Jest skala zachowana. Skala zachowana, nie? No ale gdyby no, na takiej podstawce była po prostu figurka, która by była taka, jasne, tak. No to moim zdaniem by było fajnie, nie? I też pewnie wygodniej do malowania. Dobra. No to... Co jeszcze? No, wydaje mi się, że chyba tyle. Fajna jest. Fajna jest. Ja na pewno będę chciał grać. Jak będzie okazja, to jest taka gra, która od naprawdę bardzo dawna mnie bardzo mocno intrygowała i nigdy nie miałem gdzieś okazji po prostu, żeby ani no, poznać kogoś, kto akurat dysponuje Seventh Continentem, ani jakiegoś takiego mocnego samozaparcia, żeby samemu się w Seventh Continent po prostu zaopatrzyć, ale to jest gra, która ma dookoła siebie właśnie tą taką otoczkę tej tajemniczości, nie? Mhm. I ja się tutaj naprawdę mega wkręciłem i podoba mi się. Myślę, że po pierwsze wjeżdża na ambicje, po drugie jest bardzo taka intrygująca. Ja nie wiem, czy ja znam jakąś inną grę planszową, o której mógłbym powiedzieć, że ona jest równie intrygująca. Leśne rozdanie. Nie, to ona jest wtedy, to ona ci wjeżdża na ambicje. Tak, to jakby... na ambicje. To jest ta punkt, który nie jechało się. Ale no, masz rację. Nie ma wiele takich gier na pewno. Nie? No to proszę, Kromik. No ja tutaj nie będę się powtarzał, to dobrze to podsumowało. Ja tylko może dodam takie wątki, jak faktycznie już to robisz trzeci, drugi, piąty raz. I ta gra, myśmy tu postawkę pokazali, tak? Ona ma tam jeszcze dużo ciekawych mechanik, tam możesz balonem latać, jakieś wyspy w chmury wchodzić, możesz po ziemiach tym wagonikami jeździć. Tam jest dużo jeszcze kontentu, tego nawet nie mam to spakowanego, bo tak jak mówię, tam jest ponad 1700 kart, więc tu jest chyba 1200 dopiero zakoszulkowane, nawet dodatku nie mam w ogóle rozłożonego. I czy to ja też mechanik nie widział? Jasne, ja się spotkałem, tak grałem już chyba 8 razy w tą pierwszą klątwę, nie przeszedłem i z każdym razem coś innego znalazłem. Pamiętam, kiedyś była taka przygoda, teraz mieliśmy znaleźć te karty, te znaczki na kartach, nie? I z góry miałeś napisane, że tam 8-7 widziałeś, czego się spodziewać. A kiedyś taki event dostałem, że było dostać dwie karty i znaleźć różnicę. Nie wiedziałeś, co jest w stanie. Dopiero jak znalazłeś i stwierdziłeś, że okej, odkrywałeś, ile znalazłeś różnic. Wtedy wiedziałeś, że to będzie dobrze. Ja siedziałem jak głupi pół godziny, szukałem tych różnic. No. I znalazłem tam 5 i sobie myślę, czemu tylko 5? To chyba za mało. No tak siedziałem kolejne 10 minut, ty 6 znalazłem. Potem 7, bo się tak okazało, że za mało ich znalazłem. Także ta gra zawsze mnie czymś zaskoczy jeszcze, mimo że tam już byłem 3 razy, 4 razy, zawsze coś takiego wyskoczy, że to się dzieje. Nawet na tych kafelkach, które już widziałem, przychodziłem, nagle coś nowego odkryję. To właśnie tego numerka nie zobaczę, to coś tam, jakieś akcji nie zrobię, bo ci szkoda karty, a potem... Więc wiadomo, jeżeli zrobisz tą klątwę już na początku, jak już wiem, jaka jest ta klątwa, to potem już na początku jest mniej tego takiego wow, a więcej takiego, jak to zrobić, żeby jak najmniej kart spalić, bo już wiesz, że masz przejść kilometrów 500, tam masz dojść i ostatni raz się tam kart zabrakło. Więc jak robisz to trzeci, czwarty raz i doszedłeś tam i nie wiesz, co dalej, więc wiesz, że musisz tam dojść, i mieć w zapasie przynajmniej jeszcze 26 kart. I potem to się robi takie bardziej już eurowate. Kombinujesz, wiesz, jakie szukasz talii, żeby dostać odpowiednie sprzęty, tą łódkę właśnie, bo wiesz, że musisz przepłynąć. No teraz na przykład się dowiedziałem, że nie muszę iść w pierwszej klątwie tam do góry, tylko mogę iść tutaj, cofnąć i tutaj przepłynąć. Tego nie wiedziałem tego. A grałem to już kilka razy. Zawsze chodziłem inną stroną, tam taka fajna łódź podwodna jeszcze jest. Czy tam możesz nacisnąć, coś się podnosi, coś się uchyla. I dalej nie wiesz po co, bo czegoś ci brakuje, żeby to uruchomić. Wiesz, że coś się rusza, ale nie wiesz po co. I
kiedyś to odkryjesz może za 30 gier, może przy jednej klątwie, nie wiesz tego. Może przypadkiem. Przypadkiem, coś się włączy, jak tym razem posiągniesz inną kartę. Więc to jest takie, ma taki zagadek w cholerę, jest to intrygujące. No i to wciąga. No i wiadomo, no trzeba to czasu, angielski tak to powiedział, no trzeba znać. Można grać bez języka, tak? Te klikasz tej ikonki i przechodzisz i to ci wyjdzie, ale na tych kartach z tyłu masz takie pomocy, tam czytasz, że idziesz tą ścieżką dalej i widzisz, że masz ścieżkę, więc musisz to przeczytać, że wiesz, że mniej więcej poruszasz się w dobrym kierunku. Wskazówki, nie? Dokładnie, więc trzeba to poczytać, a te bezczytania to jest takie, no możesz to przejść, możesz. Ja na przykład po tym, jak już robię to szósty raz, to ja już nie czytam tak dokładnie, no bo już mniej więcej wiem, co na kartach, więc natomiast któryś raz nie czytam wszystkiego dokładnie. Ale zawsze to tak przelecę, bo też sobie wychwycę nowego, czego przedtem nie wychwyciłem. Zdarza się tak. No więc to no, gra jest intrygująca, ciekawa. No, ja ją też wziąłem, no bo oni tego nie robią do druków, przynajmniej tak zapowiedzieli. Był pierwszy dodruk podstawki, potem był dodruk z dodatkiem. Można było wziąć wszystko, ja się załapałem na ten drugi Kickstarter. No i chyba to sprzedają te pozostałości, bo oni tego już naprawdę nie drukują. No, teraz, dwa lata temu, 2022, była kampania Seventh Citadel, tak? Czyli reimplementacji Seventh Continentu w świecie takim dark fantasy. Tak? I na ten moment, mamy początek roku 2024, mają już podobno teraz w najbliższym czasie docierać po prostu paczki do wspierających. Nie? Ciekawe. No. I mówię, jak masz, ja jeszcze wziąłem te dodatki, bo tam są na przykład te robaki, ta jeszcze taka pogoda, która w ogóle mam nie wyciągnięte, więc one dodają, głównie dodają te właśnie tych przygód, te dodatki, plus te klątwy, więc ja sobie tak przyszedłem kilka razy bez, potem dołożyłem sobie te zwierzaki, one też tam dają nowe przygody, można z nich mięsko, ale mnie ten robak kiedyś zabił, tu też taki wkurzający był. Te roślinki też są ciekawe, bo myśmy tu mniej ich używali, chyba nie mieliśmy tej karty początkowej. One się pojawiały, ale może, ta karta początkowa powoduje, że z tych roślinek, jak ich tam zbierasz, to można wyciskać jakieś eliksiry też. Badać je można i wtedy masz jakieś tam bonusy. No, też ciekawy mechanizm, ale tego to żeśmy nie używali za bardzo. Więc ja nawet wszystkiego nie dodałem. To jeszcze gra ma wiele przynajmniej do odkrycia, no więc ja będę eksplorował. Wiadomo, to nie jest gra, którą siądę dwa razy w tygodniu, bo no, ja też bardziej lubię euro, ale no, ta gra akurat mnie jakoś, no mówię, intryguje, ma jakieś taką tajemnicę, coś, że wkurza mnie to, że nie wiem, co trzeba zrobić, tak? Ta gra mnie po prostu wkurza, no, muszę ją przejść. Więc, no, ode mnie też polecajka. Nie dla każdego wiadomo, no ale ja myślę, że to jest tak jak Twilight Imperium. Tego trzeba spróbować, chociaż raz w życiu. Tak, to właśnie od tego też w ogóle chciałem zacząć. To jest jedna z tych gier właśnie, o których już tutaj mówiliśmy, że przynajmniej raz spróbować usiąść u kogoś, warto. Umówić się warto. Naprawdę warto, bo to jest coś, coś innego, inny typ przeżycia tak naprawdę mimo wszystko. Bardzo, jeśli chodzi o klimat, to bardzo konkretne są porównania do serialu Lost, tak? Gdzie tam właśnie była jakaś wyspa, gdzie tam część rzeczy była taka jakby współczesna, część była jakaś starożytna, tam były jakieś zagadki. Tu jest podobnie. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze do tego trochę więcej jest włożone Lovecrafta, niż było włożone do Lostów, bo te takie jakieś ciemne moce też gdzieś tam nam tutaj się pokazują. No i tutaj też myśleliśmy o tym, że w momencie, kiedy gralibyśmy, powiedzmy, jakieś takie regularne sesje, tak, raz w miesiącu, czy tam raz na półtorej miesiąca, no to tutaj ja już bym, czy gdybyśmy mieli rozpocząć taki cykl gier, to normalnie kupiłbym jakiś duży zeszyt, wziął sobie ten zeszyt na granie, tak, i sobie jakieś tam rzeczy takie najważniejsze notował, no, nie? Albo właśnie jakiś kształt tej planszy, tak, spisać sobie numery kafelków, które są takie turboistotne, kluczowe, nie? Gdzie dopływasz, skąd wypływasz. I później, jak już masz znowu akcję z portem, to nie jest tak, że płyniesz YOLO brygada, tak? Czy dodasz te pięć, czy nie dodasz tych pięciu, tylko wiesz w konkretne miejsce, gdzie się chcesz udać, nie? Więc ta gra, to w ogóle będzie zupełnie inna gra w momencie, i tu zresztą Grom też to poniekąd przemycił w swojej wypowiedzi, to jest zupełnie inna gra w sytuacji, kiedy już ją parę razy zagrałeś. Nawet niekoniecznie przeszedłeś, bo przejść sam Grom jeszcze jej nie przeszedł, tak? Myśmy też nie wydaje mi się, że byli jakoś bardzo blisko. Pewnie nie. I to było też takie... 5 godzin radosnej eksploracji jesteśmy nigdzie. Tak. Jesteśmy po jednym krokodylu, więc jakby to jest coś. Ale myśmy tak mieli z Gromem przy tej pierwszej klątwie, jak na arenie siedzieliśmy i tak siedzimy i już nawet mieliśmy takie poczucie, że kurde, to już jest blisko, to już tutaj będzie, nie? I dochodzimy tam,
I znowu wychodzi karta i ślepy zaułek, nie? Nic. Jak, nie? Tu patrzymy, clue, tu coś tam, coś tam. I akurat piechu przechodził, chyba widział, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w to wszystko. Mówię, nie, bo to trzeba jeszcze tutaj, i tutaj, i to jeszcze, i to. I my tak siedzimy, Jezu. Jezus Maria, no rzeczywiście, także tutaj jest tego bardzo dużo. No i druga fajna sprawa, już też się nie powtarzając, bo te rzeczy, o których chłopaki wspomnieli, ja się z nimi zgadzam i one bardzo fajnie działają. To na pewno znajomość języka. Must be, moim zdaniem, żeby ją dobrze poczuć, dobrze przeżyć tę grę. A druga kwestia, bardzo ciekawa mechanika, jeśli chodzi właśnie o te save'owanie, o to, że możemy sobie tę grę odłożyć, zasejwować, ze względu właśnie na to, jak ona jest zbudowana i jak oni to przemyśleli, to też jest bardzo duży plus dla twórców, gdzie możemy to zrobić. No i druga kwestia, gra daje nam możliwość grania od jednej do czterech osób. W zależności od tego, ile osób gramy, jak widzieliście, te tury są bardzo luźne. To jest też fajne, że sama mechanika rozgrywania tur nie ogranicza nas w naszych wyborach. Możemy po prostu właśnie jedną postacią zdecydować się, że zostajemy w jakimś miejscu, czekamy, co się, jaki będzie outcome, a reszta będzie robiła inne rzeczy po drodze i nie musimy tą postacią, nie wiem, robić jakichś jałowych akcji, czy pasować, czy robić czegoś, co nam się nie opłaca, tylko tutaj rzeczywiście jesteśmy w stanie sobie ten nacisk, te priorytety sobie porozkładać. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że to moim zdaniem jest świetnie zaprojektowana gra, głównie pod tryb solo, bo o ile ta kooperacja nie jest zła, tak, nie ma tego syndromu lidera za bardzo, bo musisz dużo rzeczy i tak ogarnąć już u siebie, a co trzy oczy, czyli sześć oczu, jak to tam Patel pisał, to nie jedno i ktoś jest w stanie coś dostrzec albo coś wymurzyć, to tutaj pod solo, no to jest skrojone perfekto, tak, mamy swoją postać, nie musimy, gra nie narzuca nam konieczności grania dwiema postaciami, trzema postaciami, na trzy ręce, na cztery ręce, tylko po prostu możemy mieć tam chyba po cztery karty niebieskie, cztery karty zielone, trzy czy cztery rzeczy do skraftowania, tak? I po prostu to przechodzisz i czujesz się jak taki Indiana Jones z takim po prostu maczetą, przedzierasz się przez tą dżunglę, tak? I działasz, nie? Tutaj też fajne moje odczucie jest, że to jak duża jest ta wyspa mimo wszystko, bo my nawet nie wiemy, jak duża ta wyspa. Ja nie patrzyłem, nie wiem. Ale... To jest to, że mamy różne ekosystemy na tej wyspie, tak? Byliśmy dzisiaj w górach, w sensie w śniegu. Zaczęliśmy w dżungli. Byliśmy przez moment na jakimś wygwizdowie na wodzie w ogóle, na jakiejś wyspie skalistej, tak? Były jakieś bagna, zaczynała się jakaś pustynka, jest, tak? Myśmy chyba w pierwszej klątwie przechodzili dużo przez pustynię. Tam, gdzie popłyniesz chyba bez tej łódki, to wtedy na tak. Więc już samo to ci pokazuje, jak dużo rzeczy tam się odbywa. Podziemia. Więc no tak, zagrać przynajmniej raz, spróbować i albo przepadniecie i będziecie mieli drapanie z tyłu głowy, że po prostu trzeba tak sprawdzić jeszcze raz. I ja już teraz czuję po tym, dopiero jak Grom powiedział o tym, że prawdopodobnie ten drugi krokodyl był rzeczywiście za tym mostem, to też zaczynam mieć flashbacki z Wietnamu, że tak, że tam był ten krokodyl. No wtedy nie robił, nie? Tak, bo myśmy podeszli do niego i tam nawet chyba była też ikonka w ogóle klątwy i stwierdziliśmy, że to jest inna klątwa, a to prawdopodobnie była ta klątwa. Więc generalnie już wiem, że gdybyśmy kiedyś się znowu spotkali w trójkę, w dwójkę, czy gdyby mi Grom pożyczył i zagrałbym solo, to właśnie pierwsze, co bym zrobił, to starał się pobiec do tej świątyni z tym krokodylkiem, a potem bym szedł jak najszybciej przez ten most, tak spróbować zobaczyć, czy to popchnie fabułę dalej. Może się okazać tak, że jestem w ogóle do tego nieprzygotowany, tak? Więc to jest inna sprawa. No i druga kwestia, bardzo mi się podoba rozwiązanie tej mechaniki sił życiowych, tak? To jest w ogóle też fajnie rozwiązane, gdzie mamy wspólny deck, więcej osób gra, to więcej kart tam wkładamy, ale to nie jest jakaś znaczna różnica, 5 kart na gracza, więc to też nie jest tak, że nam wydłuża to tą rozgrywkę bardzo mocno. Tylko z drugiej strony jest więcej gęb do wykarmienia, tak? Mianowicie każdy z graczy też te karty do siebie zabiera, Tak, czyli uszczupla deck, nie? Jasne, że tak, więc to jest jedna sprawa. Ale masz wtedy więcej możliwości, tak? Masz więcej różnych, możesz mieć przedmiotów i masz łatwiej, nie? No to coś za coś. Tak, coś za coś. Ale druga kwestia jest taka, że właśnie te karty są naszym healthem, czyli nie musimy tego nigdy trakować. One pozwalają nam zdobywać sukcesy, no bo się męczymy i wyciągamy i zdobywamy jakieś sukcesy. I bardzo mi się podoba ten twist właśnie z discard pile'em, tak? Czyli mamy karty akcji, one nam się kończą. Z discard pile'u robi się nowy stos z discard pile'u i teraz o ile wcześniej te klątwy były takie, tak jak to mówił, w sumie nie czuliśmy, że jesteśmy przeklęci, biegaliśmy po tej wyspie, wspinaliśmy się, rozwalaliśmy skrzynki i tak dalej,
to tutaj, jak już jesteśmy w Discardzie, to każda karta może się skończyć porażką. Mieliśmy tych kart, nie wiem, za 40, tak? Może 50? To jest 35 podstawowych, 15 dzieci i jakieś 54 karty. No mniej, nie więcej. Kart. No to 55 kart, słuchajcie, i w tym drugim stage'u jakby, tak? Jak już mamy, gramy tylko na tym Discardzie, to na te, w tych kartach mamy 5 kart, które nas zabijają. Czyli to nie jest jakiś wysoki bardzo procent, tak? No tam co... To jedna jedenasta, tak? Jedna jedenasta, nie? No, 10%, tak? Troszkę pamiętam, więcej, że w jednej rozgrywce chyba doszedłem do 12 czy 13 karty, zanim zabija klątwa. No. No, więc generalnie to też jest potem... To już potem jest jak rozbrajanie miny, jak taper generalnie. Nie? Także nie, to tutaj naprawdę bardzo fajnie zrobione, zaprojektowane. Super, że tutaj w ogóle też wydawca czy osoba, która dała koncept tej gry i zaprojektowała ją, wszystko zrobiła na tych samych rozmiarach kart. I to jest w ogóle dla mnie też bajeczka, tak? Ty się nie musisz zastanawiać, co jest z którego deku. Z drugiej strony, przez to, że masz awersy, rewersy, doskonale wiesz, co gdzie idzie i nie musisz doszukiwać się małych jakichś oznaczeń i tak dalej. To jest wszystko też bardzo fajnie zrobione, więc no, dla mnie bomba. I ode mnie też polecajka. Tyle, mamy to. Dobrze, moi drodzy, no to recenzjocepcja, czyli podsumowanie podsumowania, resume gry Seventh Continent. Pytanie numer jeden, dla kogo jest ta gra? Dla osób... Dla mnie. ...chcących przeżywać przygodę i nie bojących się języka angielskiego, a przynajmniej obcykanych z nim na tyle, że są w stanie w grę, albo która jest... Albo francuskiego, która jest mocno zależna językowo mimo wszystko, no bo tutaj kierujemy tą wypowiedź do graczy polskich, są w stanie to po prostu jakoś tam przemielić, tak? Przełknąć. Tak, dla osób, które mają też mimo wszystko czas, no bo to jest naprawdę czasożer, on oddaje, ale zabiera najpierw, jeśli chodzi o ten czas. No i też dla, niekoniecznie dla osób, które, może inaczej, albo dla osób, które chcą same taką przygodę przeżyć i wtedy jakby nie ma żadnych innych warunków, po prostu kupujesz, rozkładasz, grasz, nawet jeśli masz ograniczony stół czy miejsce na stole, to ta gra też ci pozwala jakby to obejść, gdzie jak już wypełnisz stół, zostawiasz tylko kafelkę, na której jesteś, całą resztę przewijasz z powrotem jakby, tak, i w ten sposób też działasz. Oczywiście musisz zapamiętać, gdzie to było mniej, a więcej, tak, no bo to jest jakby logiczne. Albo dla osób, które mają w miarę spoko ekipę, która będzie w stanie się też niekoniecznie zawsze w tym samym składzie osobowym, tak? No bo tutaj to nie jest wymagane, ale fajnie by było, gdyby one miały podobny poziom, jeśli chodzi o knowledge tej gry, znajomość, nie? Tego już nawet nie samej gry, bo gra jest bajecznie prosta, jeśli chodzi o samą mechanikę i zasady, tylko właśnie o tę orientację na wyspie. Fajnie, gdyby to były osoby, które wspólnie zagrały kilka tych sesji, bo wtedy też pojawiają się dyskusje, pojawiają się rozmowy, pojawia się przypominanie, czy to było na północy, czy to było na południu, czy to już widziałeś, czy nie. Jeden zapamięta jedno, drugi zapamięta drugie, więc to wtedy też daje ci to odczucie, że rzeczywiście eksplorujesz, tak? Eksplorujesz przez wielkie X, nie? No i też osób, które szukają immersji, które szukają klimatu, bo tutaj ten klimat, on się faktycznie wylewa z każdej strony, tak? My faktycznie czujemy się jak na początku tego XX wieku. Z jednej strony mamy jakieś takie tematy, powiedzmy takie, no, nadprzyrodzone, jakieś takie, czy tam bardziej okultystyczne, tak? Z drugiej strony mamy jakieś takie nowinki technologiczne ówczesne, tak? Które się pojawiają i które też są takie, no, okej, okay, tutaj jakaś dżungla i tak dalej, a tutaj nagle, no, mówisz, łódź podwodna, nie? Wow, nie? No to łazimy tam, nie? Co złego może się stać? Także tutaj ten klimat się po prostu turbo wylewa i jeśli ktoś po prostu szuka takiej gry, takiej z klimatem, takiej właśnie gry przygodowej, no totalnie w ciemno. Natomiast czy da się tutaj bardzo mocno optymalizować? Wydaje mi się, że dopiero na jakimś tam etapie, jak się bardzo dobrze zna grę, tak? To o czym Grom mówił, czyli te pierwsze partie to będą takie właśnie bardzo, bardzo przebieżne, w ciemno. Tak, i musimy się tutaj liczyć, że z jednej strony mamy duże poczucie sandboxu, więc też no, nie wszyscy jak gdyby to lubią, bo możemy się w pewnym momencie poczuć, jakbyśmy nie mieli celu, a z drugiej strony, no, jeżeli właśnie już znamy cel, to dopiero wtedy zaczynamy sobie szacować, w jaki sposób zagrać, żeby go optymalnie osiągnąć, nie? Dobra, co jest takiego charakterystycznego w Seventh Continent, co odróżnia od innych tego typu gier?
Ja nie wiem, ja nie grałem, ja nie grałem w przygodówki, więc dla mnie to jest, ja nie widziałem innej podobnej gry. Dla mnie w ogóle ta cała gra jest. Tak, jest inna. A przede wszystkim to, że nie wiem, co mam robić. Dostajesz jakieś naciski, kartę, jakieś linia, jakieś kosteczki. Absolutnie, nie prowadzi cię za rękę. No dla mnie takim najbardziej odkrywczym jest właśnie ten mechanizm tego action decku, który się zmienia w discard pile i który tak naprawdę jest ci w stanie skończyć grę w momencie. I jakby to jest twoim wyznacznikiem, nie to, czy ty zginiesz na zasadzie fizycznie, że coś cię zaatakuje, tylko to, ile ty masz tak naprawdę czasu. Bo te karty to jest twój czas i poświęcenie, które wydajesz robiąc kolejne akcje, tak? I też, może też to, że tak naprawdę to ty decydujesz, jak bardzo podejmujesz ryzyko w poszczególnych akcjach, bez względu na to, jaka to jest akcja podejmowana, bo w części akcji masz kłódkę, czyli musisz wziąć, nie wiem, dwie karty i mieć trzy sukcesy, ale w większości wypadków masz zero kart i dwa sukcesy. No i kombinuj. Masz tabelkę, możesz się podeprzeć, tak? Ale czy ty tu poświęcisz trzy karty, czy tu poświęcisz pięć kart, czy to jest test, który jest dla ciebie turbo kluczowy i ty go musisz po prostu zdać, więc tam wsadzisz sześć kart, tak? To już jakby twoja decyzja, nie? No i ten save, bo ja nie widziałem innego. I save, tak. Save w taki sposób. Taki, save taki, nie? Tak. Możesz go podkładać totalnie. Tak. No i moim zdaniem to, co przede wszystkim wyróżnia, to jest ten układ mapy. Jasne, że my to widzieliśmy chociażby w Kartawenturze, która chyba wyszła potem po Seventh Continencie, natomiast to nie jest nawet taka mapa modularna, tak? To jest po prostu ściśle określona po prostu mapa, która jest poszatkowana. Między tym są wrzucone totalnie losowe eventy, które jasne, one mają jakiś tam podobny mianownik, tak? Jakiś tam wspólny element, bo faktycznie no, wychodzą z określonej kubki. Natomiast no, kwestia tej eksploracji jest czymś, co no, zupełnie różni się od takiej eksploracji, którą znamy z gier planszowych, że odkrywamy po prostu tam pierwszy kafelek z jakiejś tam kubki i coś się tam dzieje, tak? No nie, tutaj to wszystko jest po prostu z góry określone i to wszystko się nam spina, tak? I mamy właśnie takie poczucie tej takiej, no właśnie, fog of war, tak? Gdzie my dopiero gdzieś tam musimy dojść, żeby nam się po prostu odkryły kolejne ścieżki, nie? Gdzie możemy coś zrobić. Dobra, no to nasza ocenka w skali BGG, czyli ja na ten moment dam Seventh Continent 8,5. To jest, kurczę, dla mnie to nie jest do końca gra planszowa. Dla mnie to jest jakieś takie doznanie, jakaś taka gra przygodowa, która to, o czym mówił Adaś, czyli jest czymś zupełnie innym od tego, co już znamy. To jest coś takie pomiędzy grą właśnie planszową, a pomiędzy grą taką paragrafową. Coś, co jest zupełnie... Nie wiem, to... Wychodzi po prostu spoza wszelkich takich jakichś klasyfikacji. Jest mega. Wcale się nie dziwię, że stoi po prostu tak wysoko i w rankingu, jeśli chodzi o gry ogólnie, i w rankingu, jeśli chodzi o gry tematyczne, bo tutaj ten klimat jest niesamowicie odczuwalny. Bardzo łatwo wejść po prostu w jakąś immersję. Bardzo dużo jest tej immersji. No, ja się po prostu świetnie przy tym bawię i ona jest... właśnie trudna, ale ona bardzo mocno oddaje. Jeżeli ktoś się w nią zaangażuje, to ona po prostu oddaje, nie? No dla mnie też 8,5. Ja bardzo ją lubię, no zdaję sobie sprawę, że potrzebuje czasu. No i ten upierdliwy setup trzeba posprzątać, bo akurat nam się tak udawało, ale ja przynajmniej miałem naprawdę stół zawalony tym, bo nie trafił się żaden reset, więc miałem tą wyspę naprawdę dużo rozłożoną. No to potem trzeba było to poskładać, to było trochę roboty. Tylko że ja akurat dzisiaj robię taki myk, że ja nie daję na discard pile, tylko ja od razu sadzam, oprócz tych kart, żeby się nie mieszały, tych wydarzeń, to te tereny od razu sadzam. A, czyli nie dajesz do pasta, tak? Nie daję do pasta, okay. Tylko od razu sadzam, bo to i tak nie otworzysz tego drugi raz, a po prostu okay. Jak robisz save'a, to i tak musisz pochować, więc ja to tak robię, więc to trochę przyspiesza. No ale to gra jest genialna, no w sensie no nie jest to ideał, ale jest genialna, no trzeba zagrać, ja bardzo lubię 8,5, zasłużone myślę jak najbardziej. No ja będę trzeci, dziewiątkowo zgodnie, 8,5 jest naprawdę mega
Skrobię mocno, jeśli chodzi o kolejną rozgrywkę. Ja po pierwszej grze w arenie z Gromem już wtedy ustaliliśmy, co było, nie wiem, z rok temu. Już wtedy ustaliliśmy, że na pewno kiedyś zagramy na streamie, bo no, musimy to pokazać. No i akurat tak się zdarzyło, że nie mieliśmy po drodze za bardzo takich okazji, żeby to zrobić, ale na to granie umówiliśmy, nie wiem, z 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, jakoś tak, nie? I od tamtego czasu cały czas też myślałem, tak, żeby gdzieś tam do tego wrócić. Więc no gra naprawdę daje fajne wrażenia. I polecam, naprawdę polecam spróbować, jeśli ktoś tylko będzie miał okazję, to warto. I to nie dlatego, że chętnie spróbujesz solo. Ale też bym chciał. No ludzie, mam jakieś te karty. Nie, ludzie, kto kiedyś tam przy okazji się dogadamy. Dobrze, moi drodzy, no to co? Żegnamy się z wami. Będziemy kończyć naszą transmisję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wam, że tyle z nami wytrzymaliście. Dziękujemy też Gromowi, bo to dzięki niemu tak naprawdę tutaj Seventh Continent i u nas zagościł jako fizycznie, po prostu jako planszówka i ty nas tutaj wspierałeś, także super fajnie, że wpadłeś. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w aukcje związane z Wośpią, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ponieważ ten stream właśnie tej akcji patronuje i mamy tutaj eskarbonkę, na którą wrzuciliście już 230 zł. A ponadto licytujemy też aukcję na Allegro, właśnie takim wośpowym, i w tej aukcji jest 295 zł do przebicia i zwycięzca tej aukcji licytuje spotkanie z nami bestiami i też z Piechem, z Łukaszem, Piechem Piechaczkiem, czyli właścicielem Uniwersum, organizatorem planszówek w Spodku, czyli to jest naprawdę szycha taka planszówkowa. Możemy się spotkać ze zwycięzcą tej licytacji albo w Ludiversum na jakimś takim luźniejszym graniu, albo i nawet na streamie specjalnym, także może być z tego też bardzo fajny event dla osoby, która tam po prostu te aukcje wygra. Zapraszamy też do niedzielnego grania w Mikołowie, zapraszamy ogólnie do wspierania Wośpu. A za ten nasz dzisiejszy materiał, jak i za wszelkie pozostałe, dziękujemy serdecznie naszym patronom, czyli wspieracz anonimowy Rizor, Razem Mamy Wszystko Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany Nich, Kawa, Garyś oraz Piechu. Dzięki tym osobom właśnie nasze materiały powstają z taką regularnością, z taką też czasami i jakieś takie streamy specjalne się pojawiają i też przede wszystkim z taką jakością, bo tutaj staramy się cały czas na bieżąco rozwijać i inwestować w nasze sprzęty, także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy tym osobom. Oczywiście link do Patronite'a pojawia się teraz na czacie i pojawia się też w opisie naszego filmu, więc jeśli chcecie dołączyć do tej gromadki, jak najbardziej zachęcamy, żeby tam sobie w ten odpowiedni link kliknąć. Zapraszamy też na naszego Discorda, gdzie dzieje się duża część naszej takiej community bestiowej, no i oczywiście do wspierania nas i lajkowania i subskrybowania na różnego rodzaju social mediach. No i co? I odwiedzenia planszowego Grand Prix, które się odbywa, któremu też patronujemy, więc zgłaszajcie tam swoje lokale, innowacje, znaczy nie innowacje, tylko... To duże innowacje. Tak, to duże innowacje. Inwencje. Inwencje takie, tak. Wydarzenia planszówkowe, które będą brały udział w planszowym Grand Prix. Jeden portalkon, po prostu 15 zapowiedzi już ma człowiek z rytmem. Tak jest. Dziękujemy wam serdecznie, no i chyba największe podziękowanie dla Patela, który autentycznie cały dzień dzisiaj z nami spędził, no poza Gromem oczywiście, który must have tutaj był, tak? Ale dzięki serdecznie wszystkim widzom, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia do kolejnej transmisji. Pa, pa. Na zdrowie, chomik. Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszam.